Siema, skoro prowadzę kanał zajmujący się grami, czemu by nie nagrywać o nich newsów, pomyślałem. Więc witam was w tej nowej serii najlepszych newsów z gier i nie tylko. Zaczniemy od gier najpopularniejszych. Według rankingu portalu Gry Online najpopularniejszą grą 2022 roku zostaje Cyberpunk 2077. Na miejscu drugim Wiedźmin 3, który odnotował ogromny wzrost zainteresowania po nowej aktualizacji, która dodała wiele nowości graficznych, gameplayowych, a nawet easter eggów. Star Wars Jedi Survivor, czyli kolejna część przygód Cala Kestisa, została szerzej przedstawiona w trakcie tegorocznej edycji The Game Award. Produkcja wyróżnia się z pewnością dobrą oprawą graficzną oraz dużym światem, wypełnionym licznymi zagadkami i potworami. Partnerem w przemierzaniu tego świata będzie droid BD-1, znany z poprzedniej części. Gra dostała PEGI 16, więc nie uświadczymy w niej brutalnej przemocy, lecz niektóre z walk mogą zakończyć się jakimś nabiciem na pal, albo odcięciem jakiejś kończyny. Na szczęście. Data premiery zaplanowana jest na 17 marca tego roku. Death Stranding 2 ma pojawić się na rynku w 2024 roku. Według informacji wynika, że japoński scenarzysta tym razem chce postawić na opowieść, w której główną rolę odegrają trzy kobiety. Pierwszą z bohaterek jest Frażaj, którą mieliśmy już okazję spotkać, a w miarę grania poznamy historię Ellie i Shioli. Potwierdzone zostały tytuły subskrypcji Game Pass na rok 2023. Z najciekawszych tytułów Diablo 4 dostępne na wszystkie porty i Final Fantasy 16 dostępne na konsole. W ramach subskrypcji PlayStation Plus mają być to Star Wars Jedi Fallen Order oraz Fallout 76. Chociaż te informacje nie zostały jeszcze potwierdzone. Premiera serialu The Last of Us zaplanowana jest na 15 stycznia. Warto sobie zapisać tę datę, bo serial zapowiada się naprawdę nieźle. Postacie wyglądają na naprawdę dobrze dobrane, a nie to co w... A samo CGI przynajmniej w trailerze wygląda naprawdę nieźle, nie to co wy... Swoją drogą możecie zostawić subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. 28 grudnia do Tarkowa została dodana spora aktualizacja. Aktualizacja przyniosła spore zmiany, niestety o poprawie optymalizacji nie pomyślono, ale za to dodano mapę Streets of Tarkov. Mapa przedstawia część wielkiej metropolii, jaką niegdyś był Tarkov. Ta część konkretnej mapy zawiera opuszczoną fabrykę, hotel Pinewood, kino i wiele innych miejscówek. Do gry trafiło też wiele nowych broni, m.in. broń SR-2M, AUK-A1, Glock-19X, rewolwer RSH-12 oraz dwa wyrzutniki granatów M203 oraz GP25. Wszystkie dotychczasowe przedmioty i postępy w grze zostały usunięte z kont graczy, więc teraz każdy zaczyna od nowa. Dobry moment na powrót do gry. Na koniec segment darmowych gier. Do 5 stycznia na Epiku możemy odebrać Dishonored definitywną edycję oraz Eximus Sees the Frontline. Dishonored to pierwszoosobowa gra akcji, w której wcielisz się we władającego nadprzyrodzonymi zdolnościami asasyna, pałającego żądzą zemsty. A Eximus Sees the Frontline to gra stanowiąca mieszankę gatunkową FPS i RTS, która kładzie nacisk na walkę zespołową. Eximus łączy taktyczną rozgrywkę strzelanki pierwszoosobowej podejmowaniem strategicznych decyzji na wysokim poziomie. Grze strategicznej czasu rzeczywistego. Gra oferuje też system rankingowy w trybie 5x5, podczas którego gracze stawiają sobie czoła w postapokaliptycznym miejskim środowisku. Nie jest to prawdopodobnie przyszły e-sportowy hit, ale myślę, że można w nią pograć, bo zapowiada się naprawdę nieźle. Jak to mówią, za darmo to dobra cena, a my widzimy się w następnym odcinku już niebawem.